I zobaczcie, u nas normalnie zima się zrobiła na całego, kochani. A ja Was dzisiaj zapraszam do mnie na fajny, kolejny przepis, który też możecie przygotować na święta w takiej zimowej scenerii. Zapraszam do przepisu. Zapraszam Was na przygotowanie wspólnie ze mną kolejnego ciasta. Jak widzicie w misie, już mam wbite pięć całych jajek i już Wam zaraz powiem, co będziemy robili dalej. Możecie sobie takie ciasto zrobić na przykład na święta. Będzie to ucierane ciasto z makiem. Ja się będę posiłkować gotowym makiem, po prostu. Z puszki, bo skoro jest y, możliwość kupienia, to nie będę się bawiła sparzeniem, mieleniem i tak dalej. Oczywiście, Wy, jeżeli nie macie takiego robotu, to możecie normalnie się posiłkować mikserem. A być może jeszcze ktoś akurat skorzysta z mojego przepisu i zrobi sobie taki makowiec. Można powiedzieć ciasto makowe, ucierane na święta. Robi się go bardzo łatwo. Ja już kilka razy to ciasto robiłam, więc przepis jest sprawdzony i na pewno każdemu, kochani, to ciasto wyjdzie. Oczywiście postaram się na bieżąco, żeby był przepis w opisie na smakerze, żebyście sobie mogli ten przepis również wydrukować także przechodzimy do dalszego etapu robienia naszego ciasta do jajek dodaję sobie szklankę zwykłego cukru wszystko to za chwilę trzeba zmiksować i będziemy zaraz dodawać pozostałe składniki mamy jajka z cukrem zmiksowane i będziemy dodawać resztę potrzebnych składników. Mam tutaj, kochani, przesianą już mąkę. Już wam mówię, z proszkiem do pieczenia. Dwie szklanki mąki z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia. Wsypujemy sobie tutaj ciasto. Jak widzicie, bardzo proste. Praktycznie wszystkie składniki do jednej miski wsypujemy. Wszystko to potem będziemy miksować. Szklanka oleju do tego. Można też dać szklankę rozpuszczonej margaryny. Ja daję akurat szklankę oleju. Jeżeli nie macie oleju, to możecie dać szklankę rozpuszczonej margaryny bądź masła. No dobra. To resztę sobie tutaj skapię i Zaraz dodajemy jeszcze. Możecie dodać yy, aromat waniliowy lub yy, po prostu cukier yy, waniliowy. Ja będę dzisiaj waniliowy, wanilinowy, prawidłowo się mówi. Także jeżeli nie macie cukru, to możecie dodać aromat waniliowy lub jakąś tam laskę. Wa no jeżeli wam nie przeszkadza to możecie nawet jakiś tam inny aromat użyć wszystkie te teraz składniki miksujemy, łączymy i praktycznie nasze ciasto jest już gotowe, wygląda tak ciasto ma być takiej troszkę gęściejszej tej konsystencji i zaraz przyjdziemy do nakładania tego ciasta na blachę. Dzielimy na dwie części. Połowę zaraz wyłożę na blaszkę. U mnie blaszka 28. Już mam połowę ciasta wyłożone. Na to ciasto wykładam gotową masę makową. Także widzicie, wszystko idzie ładnie i sprawnie. Ja Was oczywiście zapraszam po przepis. Na smakera, który będziecie sobie mogli na to pyszne ciasto wydrukować. Jeżeli bym się, wiecie, coś tutaj machła, bo to różnie w życiu bywa i coś jakiś składników nie dopowiedziała, to wszystko będziecie mieli w przepisie. Będziecie mieli link do przepisu na smakera, gdzie ten przepis będziecie sobie mogli swobodnie pobrać lub wydrukować. I wykładamy na to ciasto nasz. Mak. Nie wiem, czy cała tutaj puszka pójdzie tego maku. Wstępnie dam połowę, ale pewnie wykorzystam, zobaczymy, żeby też nie było za dużo, bo mak ten jest już yy, po prostu, on już jest z bakaliami, tak zwanymi rodzynkami, jest słodzony, także już fajnie można go wykorzystać do takiego. Oto tutaj yy, ciasta i ciasto też możecie sobie też zrobić na różnego rodzaju okazje nie tylko na święta nie wiem kiedy będziecie mieli ten przepis na to ciasto czy przed świętami czy dopiero po świętach jest to takie proste do zrobienia ciasto uniwersalne także widzicie posiłkujemy się gotowym, gotową masą makową ładnie sobie tutaj wykładamy żeby to wszystko było pokryte, ja was chcę zaprosić na inne moje przepisy, na ciasta i różne dania na wigilię boże narodzenie i tak dalej i tak dalej i zapraszam na moją grupę na facebooku Monika prezentuje o życiu takim codziennym. Widzicie, tyle mi poszło. Także większa połowa, reszta zostanie. I tam możecie się dzielić swoimi po prostu przepisami. Także, kochani, ja przygotowuję tutaj, widzicie, takie proste dla Was ciasto z makiem. Myślę, że każdy podoła i poradzi sobie z takim ciastem. Jeszcze posypiemy troszeczkę tymi rodzynkami, ale nie jest to obowiązkowe. I wylewam pozostałą część ciasta tutaj na wierzch. Ciasto to będzie się piekło jakieś około do 30 minut. W 200 stopniach, wiadomo, trzeba patrzeć do. Suchego patyczka, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Niektórzy nawet mają takie piekarniki, że nie mają funkcji ustawiania temperatur. I zobaczcie, wszystko już jest przygotowane. piekarnik się nagrzewa. Czekamy aż się nagrzeje około 30 minut. U mnie w 200 stopniach, bez tego bez termoobiegu, będziemy piekli i jeszcze przygotujemy polewę możecie rozpuścić czekoladę z mlekiem tutaj mamy 15 g margaryny bądź masła możecie dać dwie łyżki kakao 3 yy, łyżki chyba cukru czy dwie łyżki i 3 łyżki wody taka zwykła margaryna i potem sobie posypujecie jakąś taką na przykład taką posypką jak u mnie taka posypka możecie sobie posypać Orzechami ozdobić dowolnie, wiórkami kokosowymi, płatkami migdałowymi lub tam innymi. To już zależy od Was. To wszystko, składniki na polewę należy rozpuścić i zostawić do ostygnięcia. Działamy. Ciasto już się upiekło, jak widzicie, zrobiło się już dosyć późno. Ono już mi przestygło. Prezentuje się w ten sposób jeszcze wam pokażę do suchego patyczka przepraszam bo piec mi trąbi no dobra kochani musicie mi wybaczyć bo zaczął tu mi piec trąbić ja już pozamykałam taki czujnik że sygnalizuje temperaturę dobra przechodzimy dalej jeszcze sobie wzięłam ten o jak się zmachałam ganiałam do tego pieca się zasapałam jeszcze wzięłam sobie migdały ja sobie je po prostu porozbijam młotkiem, bo to całe migdały posypka i zaraz będziemy już to przestudzone ciasto polewać. Ciasto musi się przestudzić, polewa tak samo, żeby ona się zastygła i będziemy zaraz polewali i ozdabiali nasze. Ciasto. Słychać chyba w głosie, że się zmęczyłam, prawda? No tak to jest. Szybciutko, szybciutko. Myślę, że ciasto jest proste do zrobienia i akurat skorzystacie z przepisu na takie proste ciasto makowe. Praktycznie, jak mówiłam, wszystko do jednej miski i, i lecimy. I ciasto już. Po wyjęciu z lodówki na drugi dzień prezentuje się tak. Chłodziło się przez całą noc, wiadomo najlepiej, ale na co najmniej 2-3 godziny musi się schłodzić. W lodówce zdjęłam rąd, ciasto jak widzicie jest dosyć wysokie i teraz ukroję kawałek ciasta. Wspólnie zobaczymy jak ciasto wygląda w środku. Jak widzieliście za oknem, yy, po prostu pada akurat śnieg, więc jest fajny czas na zrobienie wypieków. Ja praktycznie raz w tygodniu muszę coś upiec, bo już się chce tego słodkiego. Widać fajnie ten mak. Zaraz spróbujemy. Ciasto jest nawet fajnych, widzicie? Yy, rozmiarów, jeżeli chodzi o wysokość, ładnie wyrosło. I teraz chwila prawdy. Próbujemy. Mm, ciasto bardzo pyszne, kochani. Zapraszam Was po przepis na smakera. Będziecie sobie mogli wydrukować na moją grupę. Na Facebooku. Monika prezentuje o życiu codziennym, a ja się już chyba pożegnam do następnych moich filmów. Pa, kochani, pa, pa!